już któryś raz uczestniczę w dniach judaizmu i zawsze mnie to wzrusza bardzo. To jest takie wydarzenie, które trwa, rozumiem, w polskim kościele 25 lat, ale nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego mogło dziać się zaraz po wojnie czy przed wojną. To jest jakieś w tym sensie wydarzenie, które całkowicie zmienia, czy bardzo głęboko zmienia Kościół. Ojciec Maciej mówił tutaj o tym słuchaniu, że chrześcijanie słabo, źle słuchają słowa Izraela. Nie wiem, czy to jest prawda, bardzo radykalne to jest sformułowanie, ale na pewno otwarcie chrześcijaństwa na judaizm, otwarcie takie szczere, pełne, jest czymś absolutnie niezwykłym i wiekopomnym, moim zdaniem. Wiekopomnym dla naszego Kościoła. Dzisiaj mówimy o tym zdaniu, które zostało wybrane przez Radę Chrześcijan i Żydów, o tym zdaniu nasze myśli, moje myśli nie są waszymi myślami. To jest zdanie, które samo w sobie można bardzo różnie interpretować oczywiście, ale mnie się wydaje, jakoś jestem przekonany, że należy to zdanie umieścić w pewnym kontekście, umieścić w pewnej sytuacji, w sytuacji rozmowy Boga z ludem, ze swoim ludem. Rozdział 55, który przed chwilą pięknie został przeczytany, jest rozdziałem, który zamyka czytanie czy rozważania tak zwanego drugiego Izajasza. Musimy o tym pamiętać, że to jest domknięcie pewnego całego ciągu myśli, całego ciągu obrazów, rozważań, z których na pewno dla każdego, kto uczestniczył w Adwencie, pozostaje obraz cierpiącego sługi. To właśnie Izajasz II mówi o cierpiącym słudze. Kim on jest, ten cierpiący sługa? Oczywiście to jest przedmiotem sporu, dyskusji między chrześcijanami i Żydami, między samymi Żydami. Ale o tym nie będę mówił. Natomiast rozdział 55, powiedziałbym, jest takim triumfalnym i cudownym zakończeniem długiego ciągu medytacji Izajasza. Jest zarazem zaproszeniem na ucztę eschatologiczną, na ucztę ostatnią. I zarazem jest zapowiedzią tego, co dla Żydów jest tak ważne, powrotu do Jerozolimy. I to powrotu wtedy, gdy nastąpi scalenie, zjednoczenie świata przyrody i z miłującym pokój ludem. Tak w moich uszach brzmią te słowa o tańczących pagórkach, klaszczących drzewach. To jest właśnie ta potęga zjednoczenia, zjednoczenia w jednej całości, całości, która jest przez Boga wyznaczana. W tym rozdziale 55 zawarte są wszystkie, mam wrażenie, myśli, chociażby aluzyjnie, które wcześniej zostały wypowiedziane. Ale najważniejsze w tym rozdziale jest wyjście ku obietnicy sprawiedliwości i obietnicy wybaczenia. Rozdział ten, jak Państwo słyszeli, zaczyna się od obrazu cudownej uczty, na którą wszyscy są zaproszeni. Którzy są głodni i spragnieni. Nie jest to uczta dla ludzi zamożnych, nie jest to uczta dla jakichś wybrańców. To jest uczta dla wszystkich. I czytając ten fragment o tej uczcie, która czeka Izrael i czeka wszystkie ludy, takie mam wrażenie, czujemy, że ta uczta wpisuje się w historię Izraela, w historię religii w dużej mierze. Pamiętamy, że kiedy król Dawid po przeniesieniu stolicy z Hebronu do Jerozolimy
podjął decyzję o tym, że trzeba też do Jerozolimy przenieść Arkę Przymierza. I po tym, kiedy ta Arka dotarła do miasta, do Jerozolimy, a król półnagi tańczył i śpiewał w procesji Arkę prowadzącą, wydał ucztę dla swojego ludu i każdy dostał stągiew wina, mięso i chleb. Wiemy też, że zawsze, kiedy w jakimś kraju stawia się świątynię, to ten moment uczczenia tego momentu jest związany z ucztą radości i w jakimś sensie ucztą błogosławieństwa dla ziemi, na której świątynia stanęła. Kiedy myślę o tej uczcie, o której mowa jest na samym początku Izajasza, mam w głowie też legendę hasycką, legendę mistyczną, w której mowa jest o tym, że u kresu świata, u kresu czasu spotkają się wszyscy, a sprawiedliwi, czyli tzadikim, tzadycy, będą tłumaczyli, interpretowali pismo, a wszyscy będą mogli jeść mięso Lewiatana, tego Lewiatana, o którym mowa jest w Księdze Hioba. Oczywiście to słowo pada na samym początku, słowo głód i pragnienie dla wszystkich głodnych i spragnionych. O, do tego jeszcze wątku chciałbym wrócić. Dla chrześcijan uczta też jest jakby ważnym elementem, mam wrażenie, nie tylko w postaci agape, ale również dla wszystkich tych, którzy pamiętają rozdział 22 z Ewangelii Mateusza, kiedy mowa jest o uczcie królewskiej, prawda, na którą wszyscy są zaproszeni. Jakby to jest powtórzenie w tej wersji ewangelicznej słów z Izajasza. Czyli nie jest to uczta, w której bogaci są wykluczeni. To jest uczta, podkreślam, dla wszystkich. I ta uczta, która ma opisana jest w języku bardzo fizjologicznym, prawda, tłuste jadło, czytamy, jest oczywiście jednocześnie ucztą duchową. Ona zamienia się w ucztę duchową i ta uczta jakby prowadzi nas do głębszego poznania i zrozumienia Boga. Czyli to jest uczta dla tych, którzy są głodni, mają głód ducha i są spragnieni słów Boga. Kolejny fragment tego rozdziału 55, mam nadzieję, że on pozostaje w Państwa pamięci, mianowicie to jest mowa o wieczystym przymierzu. To jest jakby przeskok z jednego tematu do drugiego, ale tylko pozorny. Bo do tego wieczystego przymierza również, jak na ucztę, wszyscy zostają zaproszeni. Ale ciekawe, niezwykle dla mnie poruszające i niezwykle piękne, że do tego wieczystego przymierza zaproszony jest Izrael, ale zaproszeni są też lud, którego nie znamy. To oczywiście, kiedy to czytam i kiedy o tym myślę, to słyszę jakby uniwersalizm tego wezwania. To nie jest już religia plemienna. To nie jest religia jednego narodu. To jest zaproszenie do religii, która ma objąć wszystkich. Oczywiście, kiedy myślimy o wieczystym przymierzu, a bez przymierza nie ma Izraela, prawda? Czy bez kolejnych przymierzy, które Bóg zawierał z Abrahamem, Jakubem, zawierał na górze Horeb, kiedy dawał 10 przykazań? Otóż tutaj odwołuje się bezpośrednio do przymierza, Izajasz odwołuje się do przymierza, które zawarł Bóg z królem Dawidem. Na tym przymierzu z jego domem, z domem Dawida, miała wspierać się przyszłość Izraela.
Ale tak się nie stało. Wiemy, że tym zasadniczym ciosem dla Izraela, dla historii biblijnej, było zburzenie świątyni jerozolimskiej. I nad tym zastanawia się Izajasz. To jest właściwie jeden z głównych problemów jego. To jest to pytanie, co z przymierzem Dawidowym? Kiedy myślę o tym przymierzu Dawidowym, mam w głowie, i pewnie wiele osób ma w głowie, psalm 89. Tak zwany psalm królewski, w którym czytamy: a jednak odpędziłeś i odrzuciłeś, rozgniewałeś się na Twojego pomazańca. Zerwałeś przymierze z Twoim sługą, poniżyłeś w proch jego diadem, porozwalałeś wszystkie jego mury, obróciłeś w gruzy jego twierdze. Ograbili go wszyscy przechodzący drogą, stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów. Podniosłeś prawicę jego nieprzyjaciół, radością napełniłeś wszystkich jego wrogów. Czyli co z tym przymierzem, o którym mowa jest w tym fragmencie 55? Dwa zdania dalej w tym samym psalmie czytamy zdanie, które wydaje się być zadziwiające w tym kontekście. Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski, które zaprzysiągłeś Dawidowi na swoją wierność? Pomnij, o Panie, na zniewagę sług Twoich. Noszę w mym zanadrzu całą wrogość narodów, z jaką ubliżają przeciwnicy Twoi, Panie, z jaką ubliżają krokom Twojego pomazańca. A więc w kontekście tej wypowiedzi drugiego Izajasza w tym podrozdziale 55 możemy zadawać sobie pytanie, czy to przymierze Izraela z domem Dawida, to przymierze, które obiecuje trwanie Królestwa Izraela, jest aktualne? Czy nadal obowiązuje? Z proroctw Ageusza i Zachariasza wiemy, że czy oni zapowiadali, że z rodu Dawida jeszcze narodzi się król. Nawet wskazywali kandydata na króla, który miał te plany czy te marzenia ziścić. Bo kandydatem na tron wedle tych proroków był wnuk króla Jehoiachina Zerubabel. Oczywiście nic takiego się nie stało. Przygotowany był sygnet królewski, ale Zerubabel królem nie został. A więc odnosimy wrażenie, czytając Izajasza, że Izajasz niejako dystansuje się, jeżeli to tak można powiedzieć, wobec przymierza Dawida z Bogiem. Jakby mówił, że to przymierze trwa, ale to przymierze przyjmuje całkowicie inną postać. Można by powiedzieć, w inny sposób. Bóg chce swoje cele realizować. Z poprzednich fragmentów drugiego Izajasza wiemy, że prorok, mistyk, religijny wizjoner był zarazem bardzo uważnym obserwatorem politycznych zmagań na tym terenie. I jako ten obserwator polityczny zwraca uwagę, że ocalenie dla Izraela nie przyjdzie od potomków Dawida. Przyjdzie od Cyrusa, króla perskiego. I zapowiadał, że to Cyrus, kiedy już opanuje ziemie asyryjskie, stworzy królestwo i tenże Cyrus pozwoli Żydom powrócić do swojego miasta
i do swojego kraju, czyli do Jerozolimy. A więc mam wrażenie, Izajasz mówi coś takiego. Tu nie chodzi o to, kto z kim zawarł to przymierze. To nie o to chodzi, czy ktoś z domu Dawida będzie królem. Chodzi o jedno, coś o wiele ważniejszego. Mianowicie, że obietnica, którą Bóg złożył Dawidowi, obietnica błogosławieństw, bezpieczeństwa, pokoju i sprawiedliwości jest nadal aktualna. Ważniejsza niż personalna tutaj, powiedziałbym, osobista sprawa, jest kwestia wartości, byśmy to powiedzieli. Kwestia podstaw, dla których owe porozumienie, dla których owe przymierze jest realizowane. Wiemy przecież, że przymierze, to jest niezwykle dla mnie ważne, to jest coś, bez czego Izrael by się nie ostał. Bez przymierza Izrael by się zatracił między innymi narodami. Bez przymierza nie zachowałoby się światło boskiej sprawiedliwości. I do tego przymierza, tak jak na ucztę, zostaną, mimo ruinacji domu Dawida, zostaną zaproszeni wszyscy. I to przymierze nie obejmuje tylko rodziny monarchy. Nie obejmuje tylko jego potomków i następców. Ale jak to bardzo mocno mówi Izajasz, obejmuje wszystkich, którzy przyjmą i podporządkują się Słowu Bogu. Więcej, i to jest to, co już wspomniałem, co mnie bardzo porusza. Obietnica przymierza odnosi się również do ludów nieznanych. To brzmi, powtórzę, jak przesłanie uniwersalne. Każdy z nas, i chrześcijanie, i Żydzi, zostają wezwani do przymierza. Nikt, kto zostanie wezwany, zostanie zaproszony do tego przymierza, nie będzie obcy. Nikt tu nie jest obcy. Każdy będzie u siebie. Ta droga ku, powiedziałbym, tej eschatologicznej uczcie, ta droga ku przymierzu jest oczywiście drogą pełną wątpliwości. I Izajasz w tych swoich rozważaniach o tych wątpliwościach mówi. Mówi o tych trudnościach, na jakie napotyka Izrael. Izrael w końcu był świadkiem, wygnany Izrael był świadkiem zniszczenia swojego domu, zniszczenia miasta, zniszczenia świątyni, zniszczenia swojej monarchii. I mógł w związku z tym pytać wtedy, czy Bóg ma wystarczającą moc, żeby nas ocalić? I drugie pytanie, które musiało się z tym łączyć, to jest pytanie, czy Bóg ma wolę nas ocalić? Mówię o tym, bo następny fragment Izajasza mówi o wątpliwościach. Te pytania wskazują na wątpliwości, które otaczały lud Izraela. O tym mówili. W słowach, kiedy mówi, niech niegodziwy porzuci swą drogę i człowiek niesprawy swoje zamiary. To jest właśnie to. Czyli mimo tych wątpliwości, mimo tej klęski, którą przeżył Izrael, mimo tego, że przymierze musi trwać, ale musi trwać i może trwać tylko w nowej postaci, w nowej zmianie, to przymierze jest. Problem więc, który definiuje Izajasz, który nazywa Izajasz dla nas w tym rozdziale 55,
brzmi mniej więcej w ten sposób. Problemem nie jest wola Boga. Problemem nie jest odwrócenie się Boga od nas. Problemem jest to, że my w swoich myślach i w swoich przekonaniach my odwróciliśmy się od Boga. Bóg słowami Izajasza mówi do nas, że ma dość uwagi, woli, by ocalić Izrael, ocalić lud przymierza. Ma dość sił, żeby zniszczyć pogan. I dodaje, jeżeli Izrael został ukarany, to nie został ukarany dlatego, że jest jakiś wyższy powód i czy inny, niż to, że Izrael po prostu grzeszył. Odwrócił się sam od Boga. Więc Izajasz mówi, wróćcie do Boga, ale wróćcie w sensie duchowym. Otwórzcie się na to, co duchowe. Szukajcie Go. Szukajcie Pana i dodaję, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest przebaczenie. A więc Izajasz mówi, nie wincie Boga za własne grzechy i zaniedbania. Nie pojmowaliście zamysłów Boga, nie pojmowaliście drogi, którą lud Izraela przeszedł, od triumfu Dawida do klęski świątyni jerozolimskiej. Nie pojmowaliście tego i dlatego skazaliście się na upadek. Ale teraz musicie to wszystko pojąć. I tu pada to, ta myśl, która jest tematem naszej, czy powinna być tematem naszego rozważania, myślenia. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Czyli Bóg chce powiedzieć, musicie pojąć, wyjść poza własne ograniczenia, poza własną grzeszność, poza własną pychę, żeby zrozumieć, co się z wami dzieje. Jeśli my nie porzucimy swojej dumy, można powiedzieć, Izajasz nam powiada, jeśli nie porzucimy swoich przekonań, swoich racjonalizacji, swoich uzasadnień, jeśli nie odzyskamy słusznego poczucia lęku Bożego i poczucia grozy, jaka z Bogiem się wiąże, nie będziemy mogli wejść w przymierze. Jesteśmy zaproszeni na ucztę, jesteśmy zaproszeni na przymierze, jeżeli wyjdziemy ze swoich własnych ograniczeń i niestosowności własnych wyobrażeń. Powiada dalej w tym samym fragmencie Izajasz, to nie my tworzymy śnieg, to nie my tworzymy deszcz, to Bóg tworzy. I musimy to pojąć, że to, co dzieje się z nami, co dzieje się z naszą historią, nie leży w naszych mocy, nie leży w naszym rozumieniu. To my dostajemy wszystko od Boga. A wtedy, kiedy to pojmiemy, kiedy pojmiemy swoje ograniczenia, to wtedy z weselem, jak czytamy u Izajasza, z weselem wyjdziecie i w pokoju nas przeprowadzą. I ten fragment jest dla mnie tym właśnie pięknym fragmentem, bo jest to ten fragment, który mówi o tym, że nastąpi zjednoczenie woli ludzkiej z radością przyrody. To jest niewiarygodny obraz. Czyli mam wrażenie, że jak czytam ten ostatni fragment Izajasza, fragment 55, to jakbym czytał
powtórzenie aktu stworzenia. To stworzenie na nowo się dokona wtedy właśnie, kiedy ludzie pojednają się z Bogiem, zrozumieją własne ograniczenia i wtedy będą mogli iść do Jerozolimy, złączeni w przymierzu, złączeni w tej uczcie i będą mogli wyrażać chwałę Najwyższego. Tak jest mniej więcej, mi się wydaje, sens tego sformułowania, tego rozdziału 55, który jest rozdziałem triumfalnym, jest rozdziałem obietnicą zwycięstwa ducha nad ograniczeniami. Ale jeszcze chwilę, tylko jedno zdanie czy dwa zdania o jednej rzeczy. Tutaj czytamy, że myśli wasze nie są moimi myślami. Czytam to i nie chciałbym się ograniczyć tylko do zdania takiego, że człowiek nie sięga tak daleko jak Bóg. No to wiemy doskonale, nie musimy się nad tym specjalnie zastanawiać. Nad tym się zastanawiał Hiob. Zastanawiał się wielu mędrców religijnych. Mam wrażenie, że pytanie, które jest tutaj zawarte, jest troszeczkę inne. Nie chodzi tylko o granice naszej wiedzy, ale chodzi też o pytanie o zbliżanie się do Boga. Bo fakt, że istnieje taka wielka przepaść między tym, co ludzkie, a tym, co boskie, nie unieważnia potrzeby rozmawiania, czytania, interpretowania i myślenia o Bogu. To jest jedno z największych zadań. Myśli nasze nie są myślami Boga, tak to wiemy. Ale zarazem nic w tym zdaniu nie zabrania nam tego, żeby zastanowić się i myśleć o Bogu. Kiedyś bardzo zajmowałem się i bardzo mnie interesowała żydowska teologia, jeżeli to można nazwać teologią, takimi rozważaniami na temat tego, co się nazywa Holokaustem, czyli zbrodni na Żydach w czasie II wojny światowej. Powstało wiele dzieł na ten temat. I każde z tych dzieł, niezależnie od tego, czy uważamy je za ciekawe, dobre, czy znajdujemy w tym jakąś inspirację do własnego myślenia, wszystkie one chciały jednak zrozumieć drogi Boga. I mnie się wydaje, że ważny jest ten wysiłek. Ważny jest ten wysiłek rozumienia. Czyli wysiłek, którym zawarte jest przede wszystkim zanurzenie w tradycji. Nie możemy zrozumieć dróg i planów Najwyższego, jeżeli nie potrafimy zanurzyć się też w tradycji, z której zostaliśmy wychowani. A zanurzyć się w tradycji, to zanurzyć się w przymierzu, który został zawarty między Bogiem a Izraelem, a jak czytamy u Izajasza, między Bogiem a również ludem nieznanym. I do tego przymierza, mam wrażenie, tym wersetem 55, tym rozdziałem 55 zostaliśmy wezwani. I powiem, też się czuję wezwany. Też czuję się wezwany osobiście, a zostałem wezwany do chwilę, powiedziałbym, takiego osobistego przez dwa fakty, które dla mojej biografii są takie ważne. Moja matka była poetką. Poetką religijną, chrześcijanką. Ale wiedziała jedno, że żeby rozumieć Boga, musi się nauczyć hebrajskiego. I się nauczyła hebrajskiego. Tłumaczyła psalmy, tłumaczyła księgę Koheleta, tłumaczyła fragmenty Talmudu. Ale najważniejsze jest w tym wszystkim, że
Ona nauczyła mnie modlitwy. Pokazała mi, co to jest modlitwa. I zobaczyłem w jej modlitwie to, co najważniejsze, mam wrażenie. Takie mam przekonanie. Być może ojciec Maciej mnie poprawi. Zobaczyłem w jej modlitwie pokorę. A nie ma modlitwy bez pokory, a pokora jest niczym innym niż zapomnieniem o sobie, zapomnieniem i otwarciem na głos, który mnie przerasta. To jest jedno wezwanie, które otrzymałem do owego przymierza przez matkę. Przez ojca otrzymałem przymierze z góry Choreb. I przez ojca otrzymałem przymierze, które mówi i które każe mi myśleć cały czas o tych, którzy ginęli w czasie wojny i ginęli pamiętając o tym, że należą do ludu szczególnego, osobnego i ludu cierpiącego, czyli ludu Izraela. I te dwa przymierza, czy te dwie drogi religijne, bym powiedział jeszcze inaczej, prowadzą mnie do jedynego zasadniczego przekonania. Wszyscy zostaliśmy wezwani do przymierza, ale każdy w tym przymierzu ma prawo, a nawet powiedziałbym obowiązek zachowania swojej odrębności, swojej inności. Każda religia inaczej będzie to przymierze interpretowała, inaczej je rozumiała. Przymierze to nie jest wezwanie do jakiejś sztucznej wspólnoty, powiedziałbym, gdzie poszczególne głosy są nierozróżnialne. Jest wezwaniem do wspólnoty w przymierzu, w której każdy z nas zachowuje swoją odrębność i zachowuje swoją inność. Dziękuję bardzo.